Hanna w odważnej sesji w ogóle a nareszcie pokazała synka. Jedno trzeba przyznać autorce kultowego hitu Umbrella jest Lil Hanna zakładala. Że na początku lutego zrobi się o niej niezwykle głośno, to zdecydowanie się nie przeliczyła. Trudno zresztą, żeby było inaczej. Barbadoska w weekend wystąpiła bowiem na Super Bowli przy okazji ogłosiła swoja druga ciazę. Gwiazda tym jednym faktem już zapisała się w historii Super Bowl, ale nie wszyscy wielbiciele sportowego widowiska byli zachwyceni takim obrotem spraw. Co ciekawe, jednym z największych krytyków Rihanny okazał się były prezydent USA Donald Trump. Niezadowolonych głosów było jednak więcej, a 34-latce oberwało się głównie za śpiewanie z playbacku. Zaledwie kilka dni później Rihanna ponownie trafiła na pierwsze strony gazet i do internetowych nagłówków. Tym razem za sprawę odważnej sesji zdjęciowej do brytyjskiego Vogue, w której wystąpiła wraz z mężem i synkiem urodzonym 19 maja 2022 roku. Rihanna, Asa Procki i mały chłopczyk zostali pokazani jak przechadzają się po plaży i w kilku innych scenariuszach. Na oklatkowej fotografii małżeństwo trzyma się za ręce, a popularny raper dodatkowo celuje synka. W magazynie znalazła się też towarzysząca sesji rozmowa. Rihanna wyjaśnia w niej, że ona i Asa Procki to najlepsi przyjaciele z dzieckiem. Gwiazda nie ukrywa wielkiego przywiązania do obecnego partnera, tak przecież innego od mężczyzn, z którymi miała nieszczęście spotykać się w przeszłości. Musimy się zgadzać, ale zawsze mieliśmy to w naszym związku. Wszystko zmienia się, gdy rodzi się dziecko, ale nie sadzę, by uczyniło to cokolwiek poza zbliżeniem nas jeszcze bardziej, deklaruje celebrytka. Zdjęcia z brytyjskiego Vogue to pierwszy przypadek, gdy Rihanna wyraźniej pokazała oblicze swojego synka.